halo? Witamy wszystkich na trzecim finale Ligi Mistrzów Szkółek. Kłania się Marcin Czajka. Niestety nie usłyszymy dzisiaj. Halo, słychać mnie? Na trzecim finale Ligi Mistrzów Szkółek. Kłania się Marcin Czajka. Niestety nie usłyszymy dzisiaj. Halo, słychać mnie? Na trzecim finale Ligi Mistrzów Szkółek. Kłania się Marcin Czajka. Nie usłyszymy dzisiaj. Halo, halo, halo. Teraz mnie słychać? Także jeszcze raz przedstawiam się, Marcin Czajka ze strony. Niestety Kacper Piskorski nie może dzisiaj posędziować. Wiem, że niektórzy by chcieli, ale no niestety tak wyszło. Dziś będą rywalizować drużyny takie jak Wolf Wittstock, Motor Lublin, Kolejarz Opole, Stal Rzeszów oraz Unia Davis Tarnów. Spotkanie zapowiada się ekscytująco. Zobaczymy, kto to wygra. Czekamy na pierwszy bieg. Dodam, że aktualnym mistrzem Ligi Szkółek jest Wolf Wittstock, który nie przegrał jeszcze w żadnym sezonie. Zawsze w pierwszym i drugim sezonie wygrywał. Był na ozłocony. Zobaczymy, co się stanie w trzecim sezonie. W pierwszym biegu zobaczymy zawodników z drużyn Motor Lublin oraz Wolf Wittstock. I tu taka ciekawostka. W sezonie zasadniczym w Wittstocku wygrała drużyna Motor Lublin. I zobaczymy teraz, czy powtórzą ten sukces z rundy zasadniczej. W pierwszym biegu pojedzie Patryk Brandt w kasku czerwonym, w niebieskim kasku Mikołaj Gaborski, kask biały Teść Gośćmen, kask żółty Eryk Szałajsz. Damy dalej na pierwszy bieg. W dalszym ciągu oczekiwanie na zawodników. Już stoją pod taśmą nieruchomo. I uwaga, zielone światło. I ruszyli. Na prowadzeniu Patryk Brand. Ale tu oczywiście Gaborowski, proszę Państwa, wysuwa się na drugą pozycję
i Wolfsburg wychodzi na prowadzenie 5-1. Ładnie paru jadą, ale tutaj Gaborski jest atakowany przez Erika Szałaja. Odpiera na atak, ale tutaj wchodzi pod łokieć i Gaborski się broni. 5-1 w dalszym ciągu. Wolfsburg na prowadzeniu. I dalej w kasku żółtym atakuje. Czy to mu się uda? Atak, tak, wychodzi na drugą pozycję. Już niedługo będzie się zabierał za Patryka. Ale nie, ostatni łuk, ostatnie okrążenie i nic się nie zmieniło. 4-2 dla Wolfsburg. Problemy techniczne nas nie opuszczają niestety, ale zapowiada się bieg drugi, a w biegu drugim Cal Rzeszów przeciwko kolejarzowi Opole. Zobaczymy, kto tym razem zwycięży. I wyszli spod taśmy. Aktualnie jest 4-2 dla, a nie, to już jest 3-3. Na prowadzeniu Jakub Wielgosz. Drugie miejsce Radek Kijan. O, tutaj się zawiesił obraz na chwilę, ale jest. Jesteśmy już znowu. Nic się nie zmieniło. Jest 3-3. Dalej napierają zawodnicy z Rzeszowa. Zawodnika w kasku białym. Jakuba Wielgosza. Niestety Sebastian Kucharczyk już został daleko w tyle. Już się nie liczy w stawce. Zobaczymy, czy zawodnicy Rzeszowa jeszcze coś wskurają. Jakub dalej na prowadzeniu. Ale zawodnik w kasku czerwonym zbliża się do niego. A, to już meta. Jest 3-3. Także Stal Rzeszów, Kolejarz Opole 3-3. Czekamy na kolejny bieg. A w nim Wolfsburg przeciwko Unii Devils. Kask czerwonym Mateusz Lewandowski. Kask żółty Mateusz Swałdek. Kask niebieski Szymon Kielarski. Kask biały Antek Michalak. Zawodnicy mają 2 minuty na dojazd do ustawienie się na linii przy taśmie. Czekamy jeszcze na jednego zawodnika, który nie wyjechał z parku maszyn. A jest nim Szymon Kielarski. Czekamy dalej. O, jest już, pokazał się na torze. Już dojeżdżają do startu. Za chwilę startujemy. Taśma w górę i poszli. Jest 3-3. Ale Szymon Kielarski wychodzi na drugą pozycję. Lewandowski spada na trzecią. Kielarski znowu na pierwszą. Ależ atak. Coś się tam dzieje. Jest 5-1 dla Wolfsburg. Teraz była trawa. Zobaczymy, co sędzia na to powie. 5-1 jadą na prowadzeniu Wolfsburg. Tu za nimi
dwaj zawodnicy z Unii Devils Tarnów. Żółty atakuje niebieskiego, ale niestety nie udał się ten atak. Stracił trochę na łuku. Dalej 5-1 dla Wolwictok. Coś próbują zawodnicy z Unii, ale niestety zawodnicy z Wolwictok są dobrze spacowani i wynik 5-1 dla Wilków z Niemiec. Czas na kolejny bieg. Bieg piąty. Kask czerwony, Kuba Schmidt. Kask żółty, Kacper Fraszczyk. Kask niebieski, Diego Kowalczyk. A w kasku białym pojedzie Tomasz Wawrzyniak. Aktualnie Unia Devils Tarnów ma 0 punktów, zaś Stal Rzeszów tylko 2 punkty. Zobaczymy, kto w tym starciu będzie lepszy. Czekamy jeszcze na bieg piąty. Zawodnicy powoli pojawiają się na torze. Brakuje jeszcze Kuby Schmidta. Jest, już mamy wszystkich. Zaraz ustawią się pod taśmą. Ruszyli, kto będzie górą? Wychodzą z pierwszego łuku i 5-1 dla Gorzowskiej Stali. Ale niestety błąd popełnia Tomasz Wawrzyniak na pierwszym łuku i spada na ostatnie miejsce. Co tu się dzieje? Zakotłowało się w pierwszym łuku drugiego okrążenia. 3-3 w biegu, ale biały atakuje trzecią pozycję. Kuba Schmidt się nie daje. Jaki atak piękny, dwóch pokonał na jednym łuku. 5-1 dla Gorzowskiej Stali. Teraz czerwony się wmieszał się w tłum. Próbuje atakować Fraszczyka. Jest 3-3, ostatni łuk, ostatniego okrążenia. Czy coś się zmieni? Tak się zmieniło. Tomasz Wawrzyniak pokazał, jak atakuje się na ostatnim łuku. I w ten sposób Stal Gorzów pokonuje Unię Devils Tarnów 4-2. Przepraszam, poszedłem trochę w przyszłość. Myślałem, że już piąty bieg, a to dopiero był czwarty. Przepraszam za moją pomyłkę. To mój jest pierwszy wyraz w budce spikerskiej. Niestety chyba piwo daje znać. No to jeszcze raz pojedziemy bieg piąty. Kuba Schmidt, Kacper Fraszczyk, Diego Kowalczyk, Tomasz Wawrzyniak.
Coś tam się dzieje w parkingu maszyn. Niestety, ale sędzia ma kupę roboty. I tak. Po trzech, czterech biegach klasyfikacja wygląda następująco. Wolwictok 9 punktów. Za nimi Koleje Szopole 7 punktów. Motor Lublin 4 punkty. Stal Rzeszów 3 punkty. A na końcu Unia Dewis Tarnów 1 punkt. Co ciekawe, Unia Dewis Tarnów zajęła trzecie miejsce w barażu, jadąc trzema zawodnikami. I akurat to wystarczyło, żeby znaleźć się w finale i podziwiać ich w dzisiejszej rywalizacji. Zerkniemy, co się dzieje jeszcze w parku. Tutaj już rezerwy poszły w ruch w dziewiątym biegu. Szykuje nam się rezerwa zwykła, tak samo w dwunastym, ale to opowiem już później. Szykujemy się do piątego biegu. I startują, proszę Państwa. Tak. Unia Dewis na prowadzeniu. Ale już tylko 4-2. Bo tutaj szaleje Tomasz Wawrzyniak i już wychodzi na pierwszą pozycję. Ostatni jedzie Kacper Fraszczyk. Jest atak niebieskiego i czerwonego. I czy będzie 5 do 1? Nie, jeszcze się broni. Jest 2 do 4 dla zawodników z Unii Tarnów. Aj, ale błąd wyniosło trochę białego. Ale utrzymał pozycję i tak kończy się wynikiem bieg. 4 do 2 dla Unii Dewis Tarnów. Mamy szósty bieg. A w nim zmierzą się zawodnicy z pierwszej i drugiej lokaty. Wolwictok przeciwko Kolejarzowi Opole. Pierwsze pole Sebastian Kucharczyk. Drugie pole Mateusz Liwandowski. Trzecie pole Jakub Wielgosz. Oraz spod bandy Szymon Kielarski. Czekamy na zawodników. Brakuje jeszcze jednego zawodnika. Czekamy na Jakuba Wielgosza. Jakub Wielgosz, zapraszamy do biegu. Panie Jakubie, wsiadaj pan na motor. Czekamy w dalszym ciągu na kupę Wielgosza.
czy pojawi się na torze. Widzę, że mamy powtórkę biegu. Zaraz zobaczymy, czy w trójkę, czy w czwórkę. Tak, w czwórkę. W czwórkę będziemy. Jakieś problemy techniczne pewnie. Czekamy dalej na Kubę Wielgosza. Możliwe, że nie wytrzymuje napięcia. Jest, jest i on wszedł do biegu. Ważny bieg dla obu ekip. Co tu się będzie działo? Strach pomyśleć. Zaczynamy bieg szósty. Wyszli spod taśmy i kto na prowadzeniu? Na prowadzeniu zawodnik z Kolejarza Opole, ale już jest atakowany przez Szymona Kielarskiego. Szymon Kielarski na prowadzeniu. Na drugim miejscu jest Jakub Wielgosz. 4-2 dla Wolfu Wittstock. Zobaczymy to. O, Wielgosz popełnia błąd, wyznosi się na szeroko, ale odbija swoją pozycję. Jest dalej na 4-2 dla niemieckich Wilków. Sebastian Kucharczyk niestety... O, aj, co to za błąd Mateusza Lewandowskiego, ale przechodzi z powrotem na trzecie miejsce. Niestety Sebastian Kucharczyk nie przeskoczył na trzecie miejsce. I bieg zakończony. 4-2 dla Wolf Wittstock, które zmierza ku trzeciemu zwycięstwu. Będzie jakieś sprawdzanie w biegu. Możliwe, że ktoś wjechał w trawę. Nie mamy jeszcze potwierdzonych wyników z biegu szóstego. Czekamy dalej. Przypomnę, że Wolf Wittstock wygrało 4-2 Kolejarzem Opole. Czekamy, czekamy dalej. Jest decyzja. Kask niebieski wykluczony za przejechanie po trawie i przeszkodzenie przeciwnikowi. W ten sposób Wolfy wygrywają bieg 5-1. I umacniają się na prowadzeniu. Kolejny bieg. A w nim zawodnicy z Motor Lublin oraz Stali Rzeszów. Kask czerwony Bartek Grubecki. Kask żółty Radek Kijan. Kask niebieski Jakub Kociubowski. Kask biały Kamil Bazan.
i zapraszam do biegu siódmego. Już zawodnicy stoją przy taśmie startowej. Za chwilę ruszą. Niesamowity start zawodnika w kasku czerwonym, Bartka Grubeckiego, który wychodzi na prowadzenie. 4-2 dla Motoru Lublin. Kamil Bazan goni, goni. Zobaczymy, czy coś wskóra. Jest 4-2 dalej. Nic niestety się nie dzieje. Zawodnicy są w sporych odległościach między sobą. Chyba że ktoś popełni błąd. Wtedy coś się zmieni. I ostatnie okrążenie. Jakub Kociubowski próbuje nawiązać walkę z Kamilem Bazanem. I oczywiście Kamil Bazan wyprzedza na ostatnim łuku. 4-2 dla Motoru Lublin. Znowu zgłaszanie trawy. Chyba tak będzie już co bieg. Niebieski trawa, biały trawa. Zobaczymy, co na to sędzia. A ja podaję klasyfikację. 14 punktów Wolwictok. Motor Lublin 8 punktów. Tyle samo, co Motor Lublin ma punktów Kolejarz Opole. Punkt mniej Stal Rzeszów. A na końcu tabeli Unia Davis Tarnów z 5 punktami na koncie. Czekamy na decyzję sędziego. Czy będą jakieś wykluczenia, czy nie będą. Sędzia ma sporo pracy w tym meczu. To trzeba przyznać. Ale jest bardzo dobry w swoim fachu, więc poradzi sobie. Dalej na decyzję sędziego będzie sprawdzanie biegu. To nie są przelewki, to jest finał. A na czacie kibice Wolwictok, Kolejarz Opole, Rzeszowskiej Stali. I chyba tyle. Więcej nie widzę postów, komentarzy. Wracamy do meczu. Jest decyzja sędziego. Wszystko było zgodnie z fair play, z regulaminem. Jedziemy następny bieg. Bieg 8. Kolejarz Opole przeciwko Unii Davis Tarnów.
Najlepiej ze startu Tata Tomasz Rajder. Drugi w kasku niebieskim Marcin Lorenz i Opole wygrywa 5-1, ale nie, atak w kasku żółtym Kuby Schmidta i wychodzi na prowadzenie 3-3 w biegu, ale tutaj wyniosło niebieskiego i traci na tym. Diego Kowalczyk próbuje atakować zawodnika z Opola. Daleko z przodu już jest Kuba Schmidt. Nic się nie zmienia dalej, 3-3, ale tak się napędził w kasku niebieskim Marcin Rajder, że wychodzi na pierwszą pozycję, ale nie, Kuba Schmidt się nie daje i dowozi 3 punkty do mety. 3-3, kolejarz Opole, Unia Devils Tarnów. Z nami kolejny bieg, 9. A w nim wystąpią zespoły Stal Rzeszów oraz Wolwictok. Czy tym razem Wolwictok odniesie porażkę w biegu? O tym się przekonamy za chwilę. A w biegu wystąpią kask czerwony Kacper Fraszczyk, kask niebieski Tomasz Wawrzyniak, kask biały Mikołaj Gaborski i, przepraszam, jest zmiana. Za Mikołaja Gaborskiego Karol Lisowski. Zaś w kasku żółtym Patryk Brandt. Mamy, czekamy jeszcze na bieg. Tam znowu gorąco się zrobiło w parku maszyn. Kolejne sprawdzanie szykuje się biegu. Widać, że każdemu zależy na jak najlepszej pozycji w finale. I kolejny raz sędzia musi oglądać powtórki biegu. Dzieci minut za nami, a my pojechaliśmy 7 biegów. Może przypomnimy klasyfikację po 7 biegach. Na prowadzeniu Wolwictok, która przewagę ma 6-punktową nad Motorem Lublin. Tyle samo co Motor Lublin ma kolejarz Opole, 8 punktów. Punkt mniej Stal Rzeszów. Na końcu tabeli z 5 punktami Unia Devils Tarnów. I uwaga, mamy kolejne wykluczenie. W biegu 7, przepraszam, w biegu 8 zawodnik w kasku żółtym zostaje wykluczony za przejechanie 2 kołami trawę. Weryfikacja wyniku. Czekamy na oficjalny wynik 7-8 biegu. I tak, 5-1 dla kolejarza Opole.
Przechodzimy do biegu dziewiątego. A w nim wystąpią zawodnicy ze Stali Rzeszów oraz Wolwictok. Jeszcze raz. Kacper Fraszczyk, kask czerwony. Niebieski Tomasz Wawrzyniak. Żółty Patryk Ichobrand. Biały Mikołaj Gaborski. I ruszyli spod taśmy najlepiej. Oczywiście Wolwictok na prowadzeniu 5-1. Zobaczymy, czy zawodnicy z Rzeszowa coś wskurają. Patryk oraz Mikołaj jadą parą, oddalają się od przeciwników. Ale Tomasz Wawrzyniak nie daje za wygraną. Goni, próbuje gonić. Co z tego wyniki nie zobaczymy. Jest już blisko Mikołaja Gaborskiego. Próbuje atakować. Nieudany atak. Zobaczymy, czy teraz zaatakuje. Atakuje. I dwóch pod łokieć. Wychodzi na prowadzenie? Nie. Patryk nie daje za wygraną. Ale teraz jeszcze jeden atak na ostatnim łuku. Nie. Wynik zostaje 4-2 dla Wolwictok. Wolwictok tym samym klasyfikuje się dalej na pierwszej pozycji, umacniając swoją pozycję. Jest on już blisko trzeciego z rzędu wygrania Ligi Szkółek. Ale do końca jeszcze trochę biegów, więc zawodnicy klubów takich jak Motor Lublin oraz Koleja Szopole mają jeszcze szansę na złoto. Nie odbierajmy im tego. Bieg dziesiąty. A w nim spotkają się zespoły takie jak Unia Dawidz Tarnów oraz Motor Lublin. Zawodnicy z Unii Tarnów. Kask czerwony Mateusz Swałdek. Kask niebieski Antek Michalak. Zaś z drużyny przeciwnej Bartek Grubecki oraz Jakub Kociubowski. Czekamy jeszcze na jednego zawodnika. Już się pojawił. Teraz stanął pod taśmą. Zobaczymy, kto pierwszy wyjdzie spod taśmy. Uwaga. Jest. Jakub Kociubowski wyskakuje z czwartego pora i prowadzi w wyścigu. I tym samym Unia Tarnów wygrywa 5-1 aktualnie. Ale Antek Michalak nie chce dać za wygraną. Atakuje zawodnika w kasku żółtym. Czy coś z tego wyniknie? Zaraz zobaczymy. Kolejny łuk. Kolejny atak. Broni się. Bartek Grubecki. Jest 5-1 w dalszym ciągu. Bartek wychodzi na prowadzenie. Na drugim miejscu Jakub Kociubowski. Ostatni łuk ostatniego okrążenia. I wygrana 5-1 Unii Dawidz Tarnów. Przyznam szczerze, że jest to zaskoczenie. Mamy teraz na 11 bieg. Dostajemy obsadę na kolejny bieg. Kask czerwony Szymon Kielarski. Kask niebieski Mateusz Liwandowski. Kask żółty Kamil Biały, Radek Kijan. Za Szymona Kielarskiego została zastosowana rezerwa zwykła. Pojedzie z niej
Karol Lisowski. I wystartowali najlepiej z pierwszego pola Karol Lisowski, który został właśnie wyprzedzony przez Kamila Bazana. 3 do 3. Kotłuje się w pierwszym łuku drugiego okrążenia. I nieoczekiwanie na prowadzenie wychodzi Rzeszowska Stal, ale już to wszystko się zmieniło. 4 do 2 dla... 5 do 1 dla Wilków z Niemiec. Z Wittstock. Już myślałem, że będzie niespodzianka, a tu proszę, znowu 5 do 1. Ostatnie okrążenie. Jeszcze próbują atakować. Jest 4 do 2 dla Wolwidstock. Jednak nie będzie podwójnego zwycięstwa. I tak dojechali do mety. 4 do 2. Kolejny bieg, 12. Przygotowanie do biegu 12. W biegu 12 spotkają się drużyny Motor Lublin oraz Unia Devils Tarnów. Kask czerwony. Test Gośćmen. Kask niebieski, Eryk Szałaj. Kask biały, Kuba Szmist. Kask żółty, Diego Kowalczyk. Zanim bieg 12, sędzia obejrzy kolejne powtórki. Nie ma lekko dzisiaj sędzia. Ja mogę podam klasyfikację aktualną. Wolwidstock 22 punkty. Motor Lublin ze sporą stratą 13 punktów. Tyle samo Koleja Szopole 13 punktów. Stal Rzeszów 11. Oraz Unia Devils Tarnów 7 punktów. Czekamy na następny bieg. Kolejny bieg, kolejny. Może być wykluczenie. Zobaczymy, co na to sędzia. A przypomnę, że sędzią dzisiejszego spotkania jest Krzysztof Juryga. Bardzo dobry sędzia, doświadczony już, także nie ma obaw o jakieś przekupstwo. Czekamy dalej na bieg numer 12. Aktualnie faworyci finału nie zawodzą. Wolwidstock na prowadzeniu. Ale już mamy za chwilę 12 bieg. Zawodnicy przygotowują się do biegu. Powoli wyjeżdżają na tor. Już klepią sobie kolejinki. Tak, już stoją przy taśmie. Za chwilę start. I na prowadzeniu Unia Devils Tarnów 4 do 2. A
Tak, proszę Państwa, 4 do 2 dla Unii Davis Tarnów, ale niebieski Jelson ZG atakuje i wyprzedza. Skakuje na pierwszą pozycję. Jest 3 do 3. Walka między pierwszą a drugą pozycją. Zobaczymy, co się stanie. Biały atakuje niebieskiego, bo jest bardzo szybki. Kuba Świt dzisiaj imponuje szybkością. I mija. Tak, udany atak? Nie, obronił się Eryk Szałaj. I proszę Państwa, 3 do 3 w biegu. A ja tylko powiem, że Eryk Szałaj jest aktualnie na trzeciej pozycji w statystykach według średniej biegowej. I ma dokładnie 2,5 punktu na bieg. Lider. Do kolejnego biegu, a w biegu 13 wystąpią zawodnicy z Koleja Opole, kask czerwony Marcin Lorenz oraz kask niebieski Tomasz Ryder. Zaś z drugiej drużyny stalowskiej Rzeszowa kask biały Kacper Fraszczyk, rezerwa zwykła za niego Łukasz Barczak, kask czerwony, kask żółty Tomasz Wawrzyniak. Już mi się plącze język. Będziemy startować z biegiem 13. Koleja w Opole Stal Rzeszów. To wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji. To już się okaże za chwilę. I wystartowali najlepiej ze startu zawodnicy z Koleja Opole. Ale co tu się dzieje? Łukasz... Marcin Ryder wygrywa. Drugie miejsce. Przepraszam. Tak, dobrze mówię. Drugie miejsce Tomasz Ryder. Opole na prowadzeniu. 5 do 1. Już chyba się nic nie zmieni. Na prowadzeniu Marcin Lorenz, który ma dużą przewagę nad resztą stawki. Na drugim miejscu dojeżdża Tomasz Ryder. Trzecie miejsce Tomasz Wawrzyniak, zaś czwarte miejsce okupuje Kacper Fraszczyk. Pięć do jednego dla Opola. Opole traci aktualnie 4 punkty do Wolwictok. Także wszystko może się jeszcze wydarzyć. Motor Lublin traci 6 punktów. A Stal oraz Unia Davis Tarnów jeszcze mogą powalczyć o drugie i trzecie miejsce. Motor Lublin zdecydował się na rezerwę taktyczną. Za Jakuba Kodziubowskiego pojedzie Eryk Szałaj. Lider zespołu z Motoru Lublin, tak jak wcześniej wspomniałem. Motor Lublin przeciwko Wolwictok. Bardzo ważny bieg, szczególnie dla Motoru Lublin. Jeżeli wygra 5 do 1, zbliży się do rywali.
na zawodników Wolwictok? Mam Kielarski, zapraszamy na tor. O, wysłucha mnie, właśnie się pojawił. I zaczynamy wyścig. I ruszyli ze startu, lepiej ze startu motor Lublin. Jest 3-3. Na prowadzeniu Eryk Szałaj. Drugie i trzecie miejsce, ale atak, czy się uda, czy nie? Kielarskiego, tak, Kielarski wychodzi na prowadzenie, wyprzedza Eryka Szałaja. I teraz atak zawodnika w kasku białym, ale nie, jest odparty. Eryk Szałaj wychodzi na prowadzenie, ale tutaj w atak zawodnika w kasku żółtym. Czy wypchnie zawodnika? Tak, wypchnął go. Jest 5-1. Lewandowski wykorzystał walkę między zawodnikami, wtrącił się, ale niestety spadł na trzecią pozycję. Eryk Szałaj jest bardzo szybki i meta. A myślałem, że jeszcze jeden bieg. Tak szybko ten bieg szedł, że myślałem, że jeszcze jedno okrążenie. 4-2 dla Wolwictok. Kolejny bieg. Bieg 15. Kolejna rezerwa taktyczna. Tym razem korzysta z niej kapitan Unii Davis Tarnów. Za Antka Michalaka pojedzie Kuba Schmidt. Kuba Schmidt obecnie. Mamy drugą rezerwę taktyczną. W kolejarzu Opole. Za Sebastiana Kucharczyka pojedzie Marcin Lorenz. Marcin Lorenz nawet nieźle się spisuje dzisiaj. 1-3-3. 7 punktów w sumie. Jest jednym z liderów dzisiejszego spotkania w kolejarzu Opole. Widać, że drużyny już zaczynają wszystko, co najlepsze, wystawiać do biegów. Powtarzam. W kasku czerwonym Kuba Schmidt. Sterować mu będzie w kasku niebieskim Mateusz Swałdek. Zaś z drużyny kolejarza Opole kask biały Marcin Lorenz. Kask żółty Jakub Wielgosz. Spojrzymy, co się dzieje jeszcze w parku maszyn. Tak, będzie oczywiście sprawdzanie. Jakże niby nie było inaczej. Bieg bez sprawdzania to bieg stracony. Odpowiedź, mamy odpowiedź sędziego. Czysto. Czyli jedziemy bez problemów. Kolejny bieg. Czekamy, czekamy na procedurę startową. Aktualnie Unia Davis Tarnów 10 punktów, kolejarz Opole 18 punktów, trzecie miejsce. Zobaczymy, kto tym razem będzie górą w tym biegu. Mamy z wszystkich zawodników przy taśmie. Startujemy za chwilę. Wybierają kolejki, zielone światło i poszli. Kuba Schmidt na prowadzeniu, ale już jest atakowany przez Marcina Lorenza. Uwaga, czy będzie atak? Jest atak. Marcin Lorenz wychodzi na prowadzenie.
4-2 dla, proszę Państwa, Kolejarza Opole. Lorenz wygrywa. Do zawodnika w kasku czerwonym zbliża się Jakub Wielgosz. Ostatni łuk. Czy uda mu się wyprzedzić? Nie, niestety nie udało mu się. Niestety dla zawodnika oczywiście. A żółwim tempem pokonuje linię mety Mateusz Swałdek. Wynik biegu 4-2 dla Kolejarza Opole. A w biegu 16 kolejna rezerwa taktyczna za Kacpra Fraszczyka z zespołu z Rzeszowa pojedzie Kamil Bazan. Kamil Bazan w tym dniu punktował następująco. Jeden z bonusem, 2-2. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Mamy rezerwę zwykłą. Za teść gośćmen pojedzie Janek Przetak. Janek Przetak. Zobaczymy, jak punktuje. Na razie tylko 1-0. Niewiele lepiej teść gośćmen. 2-0. Przechodzimy do biegu 16. Powoli zbliżamy się do końcówki zawodów. Mamy jeszcze na jednego zawodnika. Eryk Szałaj. Zapraszamy na tor. Jest Żelson ZG popularny. Zawodnicy ustawiają się przed linią startową. Portli równo ze startu. I kto wyjdzie z pierwszego łuku? 5-1 dla Motoru Lublin. Ale już atakuje Tomasz Wawrzyniak. Tomasz Wawrzyniak atakuje teść gośćmena. Czy będzie udany atak? Nie, jeszcze nie. Teść gośćmen się broni. 5-1 dalej dla Motoru Lublin. Motor Lublin, jeżeli chce wygrać złoto, nie może stracić już punktu w tym biegu. 5-1. Odrobią zawodnicy z Rzeszowa. O, i błąd zawodnika w kasku białym. Oj, czerwonym, przepraszam. Ostatni łuk i dojeżdżają do mety. 5-1 dla Motoru Lublin. Motorowi Lublin został tylko jeden bieg do odjechania. I mają stratę do Wolwictok 3 punkty. Gdzie Wolwictok czeka jeszcze na 2 biegi. Także moim zdaniem sprawa złota rozstrzygnie się między dwoma drużynami. Wolwictok oraz Kolejarzem Opole. Ale przygotowujemy się do biegu 17. Unia Davis Tarnów przeciwko Wolwictok. To będzie pierwszy ze startu. Wolwictok na prowadzeniu. 5-1. Nie, 4-2. Przyciskany do bandy zawodnik w kasku żółtym.
Co tu się dzieje? 3-3. Zawodnicy z Unii Davis nie chcą się poddać. Walczą do ostatniego tchu. 3-3 w dalszym ciągu. Wyjazd na trawę, ale stracił na tym. I zawodnik w kasku niebieskim wysuwa się na trzecią pozycję. I tak dojeżdżają do mety. 4-2. Dla Unii Davis Tarnów. Jak wygląda klasyfikacja? Wolwictok 28 punktów, Motor Lublin 23. Już Motor, no można powiedzieć, że nie ma szans na pierwszą pozycję. Koleja Szopole 22 punkty, Unia Davis Tarnów 16, Stal Rzeszów 13 punktów. Unia Davis wyprzedziła właśnie Stal Rzeszów w tabeli. Czekamy na kolejny bieg. Do końca zawodów 3 biegi. Mamy kolejną rezerwę taktyczną w zespole z Motoru Lublin. Za Sebastiana Kucharczyka pojedzie Tomasz Rajder. Kask czerwony Jakub Wielgosz. Kask niebieski Sebastian Kucharczyk. Kask biały Bartek Grubecki. Kask żółty Jakub Kociubowski. Ależ wystrzelił zawodnik w kasku żółtym, Jakub Kociubowski. Jest on na prowadzeniu. Dołącza właśnie do niego zawodnik w kasku białym, Bartek Grubecki. I Motor Lublin 5-1 wygrywa. Są już daleko z przodu zawodnicy z kolejarze Opola tylko wąchają dymek od zawodników, od swoich przeciwników. No trochę się zbliżyli do zawodnika w kasku białym. Atak niesamowity, proszę Państwa. I drugi atak. Czy to się uda? Czy to się uda? Ostatni łuk. Zobaczymy. Oj, chyba będzie... Sędzia musiał znowu interweniować. Ciężko było zauważyć, kto minął metę pierwszy. O, mamy już wyniki. Pierwszy Bartek Grubecki, drugi Jakub Wielgosz, trzeci Jakub Kociubowski, zaś czwarte miejsce Tomasz Rajder. I tym samym 4-2 dla Motoru Lublin. Ostatnie dwa biegi do końca zawodów. Co możemy powiedzieć? Motor Lublin już zakończył zmagania. Ma 27 punktów. Może jedynie spaść jeszcze na trzecią pozycję. Także medal już mają. Ale zobaczymy jaki. Czy srebrny, czy brązowy. Koleja Szopole w ostatnim 20 biegu będzie się bił o mistrzostwo z Wolwictok. Jeżeli wygra 5-1, zrówna się z Wilkami z Niemiec i o losie złotego medalu zadecyduje ostatni bieg, w którym kapitanowie wybiorą po jednym zawodniku do biegu. Ale przed nami jeszcze 19 bieg. A w 19 biegu drużyny z Rzeszowa oraz Unii Davis Tarnów pojadą o czwarte miejsce w tabeli.
Mamy na bieg 19. A w nim wystąpią z drużyny Rzeszowa Kamil Bazan oraz Radek Kijan. Z drużyny Unii Dewiz Tarnów Diego Kowalczyk jako rezerwa zwykła oraz Mateusz Swałdek. Za chwilę bieg 19. Oczywiście sędzia ma kupę roboty. Po raz kolejny musi oglądać powtórki. Rozgorzała się dyskusja, ale już nie będę Państwa zanudzać. Czekamy na werdykt i jedziemy dalej. Rezerwa taktyczna ze strony Rzeszowa. Za Radka Kijana Tomasz Wawrzyniak. 2-2-1-1. Zobaczymy, co teraz wymyśli Tomasz Wawrzyniak. Uwaga, startujemy z biegiem 19. I kto na prowadzeniu? Zawodnik z Rzeszowa, czerwony kask, Kamil Bazan. O, już spadł na trzecią pozycję. Chwila zawahania i niestety błąd. Rzeszów wygrywa 4-2. Jeżeli wygra ten bieg 5-1, to wyprzedzi w tabeli Unię Dewiz Tarnów. Zobaczymy, co się będzie działo. 4-2 jest to. Żółty nie daje za wygraną. Jest 3-3. Trochę odskoczył zawodnik Antek Michalak. Do przodu. Ostatnie okrążenie. Walka o czwarte miejsce w tabeli. Ostatni łuki już chyba. Oj, błąd niestety. Chyba nie wytrzymał psychicznie. 5-1 dla Stali Rzeszów. I co to oznacza? Oznacza, że Stal Rzeszów przeskakuje w tabeli Unię Dewiz Tarnów i zajmuje ostatecznie w finale czwarte miejsce. Zaś ostatnie miejsce okupuje drużyna Unii Dewiz Tarnów. Jesteśmy przed ostatnim rozstrzygnięciem. Walka o złoto. Jak wspomniałem, żeby kolejarz Opole miał szansę na złoty medal, musi wygrać ten bieg 5-1. Wtedy będzie bieg dodatkowy o złoto. Zobaczymy, kto wytrzyma nerwy. Kto ma nerwy ze stali. Z zespołu Wolwictok w kasku czerwonym Mikołaj Gaborski. W kasku niebieskim Patryk Brandt. Zaś z kolejarza Opole kapitan wystawił zawodników takich jak Marcin Lorenz oraz Tomasz Rajder. Mamy wykluczenie dla Diego Kowalczyka z biegu 19, ale to nic nie zmienia w wyniku biegu. 5-1 wygrywa rzeszowska Stal. Czekamy na bieg 20. Ostatnie starcie. Ostatnie starcie w tym sezonie. Kto wygra złoto? Kto srebro? Kto brąz? Na pewno w zespole z Motoru Lublin też nerwówka, obgryzają paznokcie. Zapewne są
za Wolwictok, aby kolejarz Opole ich nie przeskoczył w tabeli. Jeszcze chwilkę poczekamy. Znowu jest gorąco w parku maszyn. Ja nie wiem, jak to sędzia dzisiaj wytrzymuje, ale jest bardzo gorąco. Emocje. Zobaczymy, co się wydaje, że w tym 20 biegu. Ale jeszcze musimy chwilkę poczekać. Zagorzała dyskusja w parku maszyn. Niestety ja nic nie słyszę z tej budki komentatorskiej, ale uwierzcie mi, że tam dzieją się niesamowite rzeczy. Bardzo głośno jest, tylko gwar słyszę. Nie ma lekko Krzysztof Juryga. Mamy dalej. Powtórzę klasyfikację przed 20 biegiem. Wolwictok 28 punktów. Punkt mniej na drugim miejscu Motor Lublin 27 punktów. 3 punkty mniej na trzeciej pozycji Kolejarz Opole. Czwarte miejsce okupuje Stal Rzeszów z 18 punktami na koncie. Zaś ostatnie miejsce należy do Unii Devils Tarnów, 17 punktów. My czekamy jeszcze na ostatnie rozstrzygnięcia. Jest sygnał od sędziego. Można jechać bieg 20. Powtórzę stawkę. Kask czerwony Gaborski. Kask niebieski Brandt. Kask biały Ryder. Kask żółty Lorenz. Wolwictok przeciwko Kolejarzowi Opole. Sygnał, że można jechać z 20 biegiem, ale dalej trwa zagorzała dyskusja w parku maszyn. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, już jest włączony zegar do biegu 20. Czas to kończyć. Czas kończyć te emocje. Czekamy jeszcze na dwóch zawodników. W ostatniej chwili zmiana. Za Gaborskiego pojedzie Karol Lisowski. Rezerwa zwykła. Zobaczymy, co ta rezerwa wniesie do punktacji biegowej. Karol Lisowski, zapraszamy na tor. Chyba jeszcze dolewa paliwa. No nie był chyba przygotowany na ten bieg. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Jest. Już jedziemy. Wszyscy w komplecie. Uwaga, ostatni bieg. Kto wyjdzie spod taśmy pierwszy? Pierwszy czerwony. Uwaga, Lisowski. Drugi na drugie miejsce wychodzi, ale nie. Tutaj przecina Marcin Lorenz. Marcin Lorenz, przepraszam, Tomasz Rajder. Ale Lorenz wychodzi teraz na prowadzenie. Jakbym wygadał. 4-3 do 3. Proszę Państwa, co za wyścig. Ale to się zmienia aż. 3 do 3, tak. 3 do 3 dalej. Ale proszę Państwa, Lisowski się zbliża. Zbliża się do przeciwnika. I czy go przejdzie? Czy go przejdzie? Tak, tak, tak. Udało się. Jest 4 do 2. Ostatnie okrążenie. 4 do 2 dla Wittstock. Ostatni łuk i co zrobi Marcin Lorenz? Wpada w bandę. 5 do 1 dla Wittstock. Zapewne bieg będzie jeszcze analizowany, jak się domyślam. Tak jak prawie każdy bieg. Czekamy na wyniki. Tak, to Marcin Lorenz wykluczony z biegu. Ale to nic nie zmienia. 5 do 1 dla Wittstock. I tym samym Wittstock zostaje trzeci raz z rzędu mistrzem Ligi Szkółek. Drugie miejsce dla Beniaminka Motor Lublin. Zaś trzecie miejsce z brązowym medalem Kolejarz Opole. No niestety Stali Rzeszów oraz Unidewiz Tarnów nie udało się zdobyć medalu. Są tylko 3 miejsca medalowe, także. Ale jak na Beniaminki i tak dobrze wypadli. Także dziękuję za walkę w finale. Gratuluję dla gratulacje dla zwycięzców. I co mogę powiedzieć? Przepraszam za mój komentarz, bo wiem, że nie był idealny, ale jakiś tam był. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.